Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Piotr Pawłowski, witam ze studia festiwalowego, Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i ja z Koszalina i witam mojego gościa, Krzysztof Głąbowicz, komentator sportowy, dziennikarz, sportowiec, ambasador festiwalu. Witam Cię. Dzień dobry. Witam serdecznie. Krzysztof, zaczniemy od początku, czyli od tego, kiedy kilkanaście lat temu po raz pierwszy pojawiłeś się w Koszalinie. Zakładam, że był to telefon. Skąd wiesz? Domyślam się. Tak, masz rację. Był to telefon niespodziewany. Był to czas Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich. Był to Pekin 2008. No i nagle jakiś nieznajomy telefon. Patrzę 94, mówię, czyżby gdzieś tutaj nad morzem Koszalin? I nagle słyszę fantastyczny głos, bardzo dynamiczny głos, bardzo pewny. Ja ukocham takich ludzi. I nie wymagający sprzeciwu. Powiem ci, że od samego początku to czułem, chociaż jestem bardzo taki odpornym człowiekiem na tego typu informacje. I nagle usłyszałem głos fantastycznej kobiety, pani dyrektor festiwalu, pani Barbary Jaroszyk. I mówi, panie Krzysztofie, pan musi być u nas. Ja mówię, jak to muszę być u nas? Ja wiesz, ja prowadziłem już wtedy różne imprezy. Na szczęście to był chyba piątek, jak dobrze pamiętam, a może nawet czwartek. I mówi, jest taka sytuacja, robimy taki europejski festiwal. Nasi mieszkańcy z Koszalina, między innymi Maciej Sochal, którego serdecznie pozdrawiamy, i wielu innych wybitnych sportowców. Przecież tutaj macie wielu wybitnych, już nie mówię o Rysiu Fornalczyku i wielu, wielu jeszcze innych. Są na igrzyskach, będziemy się z nimi łączyć. My robimy w namiocie takim jakby krótki pokaz sportowy i Aleksander Popławski powiedział, że tylko Krzysztof Głąbowicz to zrobi. Nie miałem innego wyjścia. Po prostu przyjechałem na kilka godzin dosłownie. Przyjechałem, zobaczyłem i od następnego roku już sobie nie wyobrażałem, żeby nie być w Koszalinie. No właśnie, ale przyjechałeś i kogo spotkałeś? Czego doświadczyłeś? To, co wiesz, ja wyczuwam na przykład, bo ja prowadzę wiele imprez, jak wiesz, niesamowitą pozytywną energię, cudownych ludzi. Wiesz co, są takie miejsca na świecie, pewnie w Polsce, między innymi tutaj, szczególnie tutaj przy tym, podczas tego festiwalu, przy tej bibliotece publicznej, pozytywną energię. Energię cudownych, wspaniałych, oddanych ludzi i temat bardzo mi bliski. Próba przybliżenia problematyki osób niepełnosprawnych poprzez film, próba przybliżenia problematyki osób niepełnosprawnych poprzez różnego pokazy. Wtedy była namiastka, wtedy jeszcze szkół nie było, nie było zakładu karnego i okazało się, że osoby, które nie są związane z naszym środowiskiem, jakoby bardziej rozumieją nas niż my sami. A wiesz, zawsze mi zależało na tym, że ja zacząłem zmieniać świat od siebie. Oczywiście w tym trudnym okresie miałem pretensje do całego świata i szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie to spotkało jako dziecko. Ktoś mi wrzucił krzyż na plecy i każe przez całe życie iść. A tu nagle pokazali mi, że można iść z tym krzyżem i przy okazji Basia otworzyła przede mną drzwi. Krzysiek, ja pragnę poznać takich ludzi jak ty. A ja mówię, Basiu, ja ich znam i przez te 12 lat ich przywoziłem. To jeszcze wrócimy do festiwalu, ale chciałem o tobie porozmawiać. Bo ty jesteś taką... Raz, że takim symbolem festiwalu, ale też symbolem środowiska osób z niepełnosprawnością. Człowiekiem o niesłychanym wigorze, optymizmie, pozytywnym nastawieniu. Jak to wszystko jest możliwe w sytuacji zmagania się z niepełnosprawnością? Jak to ze sobą pogodziłeś? W którym momencie życia? Bardzo dobre pytanie. To nie będzie krótka odpowiedź. Na szczęście mamy troszkę czasu, to opowiem. Ty mnie poznałeś jako Głąbowicza z Bydgoszczy. 30 lat temu podjąłem decyzję zmiany nazwiska, bo się nazywałem Głąb. Jako osoba niepełnosprawna, kiedy mi się moja córka kochana urodziła, Martusia, chciałem jej oszczędzić tego wszystkiego, co ja przechodziłem. Pochodzę z małej polskiej wsi, ze wsi, która jest teraz na terenach tak zwanych odzyskanych, czyli terenach zachodnich. Doświadczyłem czegoś, o czym jako dziecko w ogóle nie rozumiałem, nie mogłem tego pojąć, że takie dziecko żyje za karę, że rodzice takie dziecko mają za karę. Potrzebowałem na to 15 lat. Obraziłem się na wszystko, co nas otacza, na ludzi, na przyrodę, na Boga, na Kościół. Szukałem odpowiedzi dlaczego. Dlaczego? Dlaczego tak ludzie postrzegają? Nie znając mnie, kulawiec, kuternoga, ty głąbie, to było najłagodniejsze określenie, jakie słyszałem jako dziecko. Tylko wiesz co? Nie przypisuję tego sobie. Spotkałem wielu cudownych ludzi w szpitalu, w sanatorium, obcych ludzi, którzy czasami powiedzą jedno słowo, wskażą drogę, którą powinienem iść. Oczywiście w tamtych czasach tego w ogóle nie rozumiałem. Najbardziej taki przykład dosadny na tej polskiej wsi, która cię odrzuca, która wyśmiewa. Najbardziej są okrutne dzieci oczywiście.
Ale dlaczego? Powiedz, dlaczego doświadczyłeś tego wykluczenia? To się nasuwa takie proste skojarzenie. Nie chcę, żeby było kogokolwiek krzywdzące, to jest tylko stereotyp, tak? Tak. Że ten rodzaj zawiści albo jakiejś niechęci do drugiej osoby najczęściej jednak uderza w tych, których czujemy, że są od nas lepsi. Tak. Natomiast dzieciaki inaczej reagują na to, prawda? Ja nie mówię, że ktoś jest lepszy czy gorszy, ale mówię teraz o stereotypie myślenia dzieci. Tak. Znaczy to się wynosi z domu. Absolutnie to się wynosi z domu, bo ja powiem ci jedno, ja zasłużyłem na pewne określenia, dlatego że dzieciaki mnie nie znały. Czy to było w przedszkolu, ale czy nawet to... ci nie chciały poznać. Nie chciały, nie chciały. One słyszały to, co rodzice mówią w domu. Bo nagle, wiesz, w tamtych czasach zabierali mnie na kilka miesięcy, przywozili na miesiąc, dwa albo trzy do domu, żeby nie zapomnieć ojca i matki, chociaż w ogóle dla mnie ojciec i matka byli obcymi osobami w tamtym czasie. Była mi bliższa pielęgniarka, lekarz, bo całe dzieciństwo i młodość spędziłem w szpitalach i sanatoriach. I kiedy umierałem, kiedy byłem na stole operacyjnym, kiedy byłem rehabilitowany, nie było przy mnie ojca i matki, bo nie mogli być. W sposób fizyczny nie mogli być. I nagle przywożą mnie na 2-3 miesiące i muszę iść do szkoły, gdzie dzieciaki mnie nie znają. Jest facet, którego się można pośmiać, któremu można nogę podłożyć. Obcy. Obcy, obcy, tak. I powiem ci, że nie mam do nikogo żalu. Chociaż wiem, że wtedy to strasznie przeżywałem. W wywiadzie Michała Olszańskiego, Godzina Prawdy, pewnie znasz taki program, był. Powiedziałem, że zasłużyłem na to. Nauczyciele unikali mnie. Byłem pierwszym skarżypytą. Nie umiałem sobie odnaleźć miejsca. Słuchaj, cały czas byłem bity, popychany, ale kiedy była zima, na przykład te dzieciaki, które mnie przedwczoraj, miesiąc temu popychali, bili, pomagali albo na sankach mnie odwozili do domu. Wiesz, ta sprzeczność ogromna w dziecku. No a jak w życiu dorosłym się odnalazłeś? To znaczy, w którym momencie, może jeszcze nawet nie w życiu dorosłym, jako nastolatek? Nastolatek, tak. Co się wtedy wydarzyło? Szkoła średnia. Miałem to szczęście, że poszedłem do szkoły, wybaczcie, że tak będę pokazywał często. Wtedy nie było szkół integracyjnych, klas integracyjnych, były tak zwane szkoły albo były ośrodki specjalne. Moi rodzice, kochani rodzice świętej pamięci, wychodzili z założenia, że no cholera, no, ten facet tylko trochę inaczej chodzi, no, ma problemy z poruszaniem się. Nie chce się uczyć, bo jest, wiesz, no, ma duże zaległości, bo ciągle szpitale, sanatoria, operacja. Ale dlaczego ma iść do szkoły specjalnej? No niech idzie do normalnej szkoły. Poszedłem do Jeleniej Góry, do szkoły, do zespołu szkół elektronicznych, wtedy było jeszcze elektrycznych. No i co się zdarzyło? Mam wtedy 15, 16, 17 lat. W pierwszej klasie spotykam się ze ścianą, bo na przykład jeden z nauczycieli, to było dla mnie wyjątkowo okrutne i zastanawiające, bo 5 lat przeżył Oświęcim i nagle okazuje się, że on przy całej klasie mówi, ja za kulawego nie będę odpowiadał, tam są drzwi, proszę wyjść. Jestem w pierwszej klasie, mam 15 lat skończone. Wiem, ile trudu, ile wysiłku, ile rodzice poświęcili, żebym się dostał do tej szkoły, bo to lekarze musieli podpisać, to dyrektor musiał wyrazić zgodę. I powiem ci, że przez te 5 lat, bo oczywiście była taka sytuacja, nie będę mówił, bo takie rzeczy się zdarzają, że jeden z nauczycieli uparł się, że chciał mnie jednego języka słusznego nauczyć, a mój świętej pamięci dziadek mówi, że niekoniecznie trzeba tego języka się uczyć. No i nie chciałem się go nauczyć. Ale z drugiej strony spotkałem znowu nauczycieli, którzy chcieli mi strasznie pomóc. I wiesz, ta sprzeczność, nie uwierzysz, albo państwo nie uwierzycie, więcej nauczyłem się od obcych ludzi. A w którym momencie otworzyłeś się? 18-19 lat. I jak to wyglądało? Na czym to polegało? Już od 15 roku zacząłem dużo czytać. Szukać odpowiedzi. Pamiętam, skończyłem 18 lat, wakacje i nagle moje koleżanki i koledzy, nie umie ci tego powiedzieć, bo sam się zastanawiam do tej pory, co się wydarzyło. Powiedzieli, Krzysiek, jesteś innym człowiekiem, po wakacjach. Jakaś przemiana, coś przemiana, się stało. Przemiana. Mhm. Zacząłem się otwierać do ludzi, nie uwierzysz przez co. Miałem smykałkę do rysowania, już w szkole podstawowej. Spodobała mi się jakaś dziewczyna, daj mi zdjęcie. Słuchaj, potrafiłem ją tak odmalować, tak odrysować. Później okazało się, że od drugiej klasy szkoły średniej jakieś rocznice, bo wtedy pamiętacie, były te rocznice w szkołach. Zacząłem malować plakatówkami, rysunki i tak dalej. Okazało się, że już w drugiej klasie szkoły średniej niektórzy nauczyciele mówią, Krzysiek, ty idź do plastyka. Jezu, ja tak sobie pomyślałem. Matko Boska, moi rodzice tyle trudu, tyle pracy, tyle pieniędzy włożyli w to, żebym się dostał do tej szkoły. Już na pierwsze półrocze dyrektor chciał mnie wyrzucić, ale później mówi, Krzysiek, nie daję ci szansy. Bo oczywiście nie chciałem się uczyć.
Wyobraź sobie, złapałem 6-2 na pierwsze półrocze, a była taka gradacja, że na przykład, wiesz, przesuwali z technikum do liceum, z liceum do zawodówki. Ja rozpocząłem swoją edukację w zawodówce, ale kiedy ten nauczyciel zaczął mnie wyrzucać z zajęć praktycznych, dyrektor podjął decyzję, że przeniesiemy do liceum, bo tych zajęć praktycznych wtedy było mniej. A ja myślałem, że jak całą podstawówkę mama wypłakała oceny, no to myślałem, że tak całe życie będzie, wiesz. Dziecko idzie na skróty, to nie jest takie proste. Tak, ale to ciekawe, co mówisz teraz, również dlatego, że dajesz świadectwo tego, że to człowiek musi się otworzyć na świat, żeby świat się otworzył na człowieka. Bo trudno wyobrazić sobie, że na czymś innym polega integracja, tak? Musi być te podwójne, musi być to sprzężenie. Tak. A w którym momencie uzmysłowiłeś sobie, że jesteś tą swoją niepełnosprawnością wyróżniony? Bo kiedyś mi o tym powiedziałeś. To długo jeszcze trwało. Dopiero jak miałem 26 lat. Powiem ci, że pewne rzeczy w naszym życiu się wydarzają i nie wiemy dlaczego. Wiesz co, jakieś dosyć wcześnie, teraz tak mogę powiedzieć, wtedy nie wiedziałem, że mam umysł analityczny, że próbowałem to zgłębić, zrozumieć, znaleźć. Bardzo mi dużo pomogły decyzja wyjazdu do Bydgoszczy. Później, wiesz, przez 2 lata otwieranie siebie przed samym sobą, pisanie pamiętników. Przez pierwsze ponad 2 lata cały świat był, nie będę używał słowa na D, ale był zły, był niedobry. Po prostu tam widziałem, że ta przyczyna, ta agresja we mnie wynika z tego. Nigdy nie byłem agresywny, ale wiesz, byłem wściekły po prostu, że ten świat tak wygląda, że ludzie mnie tak traktują, że ja mam to, co mam. Po 2 kolejnych latach okazało się, że wiele przyczyn tych nieporozumień, czy z rodzicami, czy ze środowiskiem, leży we mnie. W tym, jak, w jaki sposób mówię, jak się wyrażam, jak się zachowuję, jak patrzę nawet na ludzi. I było takie zdarzenie, po raz pierwszy raz wyjazd, a już mam 62 lata, to już, jak się Państwo domyślają, parę lat temu było, wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec i do Austrii. Jedziemy w pociągu. Też tam ktoś na górze podjął decyzję, że w całym przedziale niepełnosprawnych sportowców nagle jest jedna kobieta, która jest Polką, jest lekarką i mieszka w Berlinie. I z czystej ciekawości zadała nam pytanie. I mówiła o tym, co się teraz wydarza. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia, teraz to doświadczamy każdego dnia. Poziom medycyny, technologii poszedł tak daleko, że tak żartobliwie mówię, że za niedługo, nie powiem tego, no ale wiemy, że potrafią uratować przypadki, które są nie do uratowania, ale poziom medycyny, technologia daje takie możliwości. I powiedziała nam coś takiego, Krzysiek, albo inaczej, do nas wszystkich. Słuchajcie, medycyna na pewno tak się rozwinie, że będziemy mieli cyborgi. Już nie będę mówił o Terminatorze i tak dalej, bo tych filmów jeszcze wtedy nie było, ale wiem, że to jest możliwe. Sztuczne kończyny, sztuczne ręce, sztuczne serca. Wiem, że już nawet szykują się do sztucznej głowy. Gdyby stał się cud, to wyobraź sobie, że na 7 osób byłem jedyny, który powiedział nie. Zaakceptowałem siebie. I powiem ci taką ciekawą historię, którą często powtarzam. Moja mama bardzo to przeżywała. Bała się mojego wyjazdu do Bydgoszczy, 400 kilometrów z domu rodzinnego. Jak sobie poradzę? Wieś oczywiście i kochani sąsiedzi mówili, pozbyli się kulawego. Powiedziałem, mamusiu, bo byłem sportowcem. Już w szkole średniej dzięki jednemu nauczycielowi, który uwierzył we mnie, bo wtedy też byliśmy, dzieci niepełnosprawne były zwolnione z WF-u, ale to jest największą krzywdę, jaką nam robią, że osoby niepełnosprawne nie mogą rywalizować w tym wieku rywalizacji, szczególnie w tym wieku młodym. Mówi, Krzysiek, spróbuj. Kończyłem szkołę średnią już jako najsilniejszy uczeń i wiesz, kiedy wróciłem na swoją wieś, wiedziałem, że nie będę mógł uprawiać sportu. Dlaczego Bydgoszczy zadaję pytanie? Dlatego, że Jelenia Góra za mało zarobków miałem, musiałem pokój wynająć, to było za mało pieniędzy. Państwo nie wiedzą, ale starsi na pewno mieszkańcy wiedzą w Polsce, że były miasta zamknięte. Marzyłem o Wrocławiu, bo tam byłem leczony, w Trzebnicy, Wrocław, ale to było miasto zamknięte. Okazało się, że nie mogę, jak nie mam rodziny, nie mam możliwości, nie mam możliwości meldunku, a wtedy bez meldunku nie dawali pracy. No i Bydgoszcz. Bydgoszcz była miastem otwartym i tak się to zaczęło. Dosyć szybko zostałem reprezentantem Bydgoszczy, później reprezentantem Polski. Ale to poczekaj, zatrzymałem się na twoim sporcie. No. Mówisz, że znalazł się nauczyciel, który troszkę inaczej o tobie pomyślał. Tak. Jaka to była dyscyplina, powiedz? I jakie przechodziłeś progi w tej dyscyplinie? Bardzo dobre pytanie. Powiem ci, że powiedział mi Krzysiek, próbuj wszystkiego. Zorientował się, że mam dosyć silne ręce, dlatego że osoba z niepełnosprawnością, szczególnie kończyn dolnych, chociaż wtedy o kulach nie chodziłem, bo teraz, jak Państwo widzą, chodzę o kulach już od ponad 20 lat, chociaż powinienem dużo wcześniej. Mówi, spróbuj.
gdzieś wywiózł, bo on był gdzieś na zachodzie, wtedy nie było pojęcia siłowni, fitnessów żadnego. Gdzieś własnym sumptem, na własnych tokarkach szkolnych, żeśmy wytoczyli jakieś tam ciężarki, hantelki. Tak było, oczywiście. Tak było, tak było. I wyobraź sobie, w sali gimnastycznej zrobił tą mini siłownię. Mówi, Krzysiek, nie musisz na stojąco, na siedząco, na leżąco, ławeczkę. Mówi, spróbuj. Ale mało tego. Kochałem siatkówkę. Byłem jednym z najlepszych przyjmujących, odbierających. To zajęło miesiące, lata ciężkich treningów. Mówi, Krzysiek, próbuj. Nie uwierzysz, potrafiłem z zawodowymi koszykarzami stanąć na rzucie osobistych i potrafiłem 10 na 10 do kosza rzucić. A wiadomo, że w kosza rzucają nogi. Ale na tyle jeszcze tą prawą nogę miałem sprawną, że jeszcze trochę. No i trening. I trening, no trening, nie musiałeś uwierzysz, to są tysiące, trenować, tak. Tysiące rzutów. To są tacy ludzie, którzy otwierają nam świat. I powiem ci, że poznając takich ludzi już w szpitalu, sanatorium, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant i taki nauczyciel, Stefan Bałkowski, ja do tej pory go pamiętam, mam nadzieję, że jeszcze żyje. Jeżeli żyje, to serdecznie pozdrawiam, a ci, którzy pamiętają, wiedzą, jak wiele dobrego wniósł moje życie. Nie będę mówił historii, bo tak samo dyrektor, tak samo Stefan Bałkowski, tak samo inni nauczyciele mieli pewne doświadczenia w rodzinie. To oni we mnie... Trzeba to czuć. Tak. Żeby pomóc, trzeba tak. to czuć. I oni we mnie dostrzegli, nie uwierzysz, to ci ludzie we mnie więcej dostrzegli niż ja sam w sobie. Ja byłem otoczony taką ścianą. Bałem się. Ja byłem autystą do 19 roku życia. Ja byłem nazywany w domu mrukiem. Nauczyciele przeżywali horrory, szczególnie polonistka moja kochana. Krzysztof, tego nie wiesz, że kiedykolwiek byłeś mrukiem. To jest kompletnie niemożliwe. Było. Nie uwierzysz, Piotrze. Było. Byłem mrukiem. Mój świat polegał na tym, że jak wystąpienie kiedyś się wychodziło, nie z ławki się mówiło, tylko trzeba było wyjść przed całą klasą, przed katedrę i do nauczyciela. Ja tylko regułki, to co się nauczyłem. Ale od siebie, pamiętam polonistka, Krzysiek, powiedz coś od siebie. Nie umiałem. Ale wiesz, gdzie okazało się, że to ona odkryła? Jak były wypracowania. Ja już od trzeciej klasy szkoły średniej byłem jedynym uczniem w szkole średniej, który dostawał podwójne oceny. Jestem do tej pory dysortografikiem. I nie umiem ci powiedzieć, czy to jest nabyte, czy to po prostu, że całe dzieciństwo i podstawówka była w szpitalach i sanatoriach. Ale ty uświadamiasz mi, ile musiałeś pokonać barier. Tak. Niepełnosprawność nie była jedyną ani pierwszą barierą. Ale wiesz, bardzo często, zwłaszcza dziennikarze zadają takie pytanie, ja chcę je ominąć, ale muszę najpierw intencje powiedzieć. Często pytamy o to, jak osoby z niepełnosprawnością radzą młodym ludziom radzić sobie w ogóle w życiu. To nie chcę tego pytania zadawać, ale przytoczyłem je dlatego, że to jest taki straszny stereotyp. Posłuszmy się przykładem kogoś innego, wtedy nam będzie łatwiej. Chcąc to ominąć, chcę cię zapytać o co innego. Powiedz mi, czy jest w ogóle szansa na to, żeby bez pracy nad sobą dojść do takiego poziomu, żebyś się ty otworzył i świat na ciebie otworzył? Powiem jedno słowo. Nigdy. Nigdy, nigdy. Oczywiście wiesz, kiedy jesteś młodym człowiekiem, nie wiesz, na czym to polega. Wspomniałem wcześniej o takim zdarzeniu w mojej wsi. Mam 17 lat. Jestem tym mrukiem. Przyjeżdżam. Ale nie jesteś już dzieckiem. Nie, właśnie. Wtedy już zrozumiałem, że bociany dzieci nie przynoszą. Było mi strach. Nie wyobrażałem siebie, nie wyobrażałem jako faceta, jako męża, jako ojca, w ogóle. A nikt nam nie zabiera naszych odczuć, naszych reakcji, to jak reagujemy na kobiety, na mężczyzn, nikt nam tego nie zabiera. Przyjeżdżałem z internatu, a był taki moment, że nie chciałem przyjeżdżać, po prostu koleżanka, sąsiadka uczyła się to. Nawet nie chciałem do domu przyjeżdżać, na wieś. To ona przywoziła pieniądze, coś tam mama podawała. Zawsze miałem jakieś wytłumaczenie. Ale zdarzyło się, nie pamiętam, czy to były wakacje, ale to była jakaś taka pora letnia. Uciekałem nawet z mojej wsi, szedłem do lasu. Wracam z tego lasu i zawsze spotykam, do tej pory ją pamiętam, pani Burasowa. Zawsze wydawała mi się babcia. Nigdy ze mną nie rozmawiała. Mija mnie i mówi, Krzysiu, widzę, że jesteś taki smutny. Wiesz, no, kultura kazała mi się zatrzymać, nie tak jak teraz młody człowiek odburknie albo powie coś tam. Myśmy byli inaczej wychowywani. Stanąłem, przystanąłem. Ona mówi, Krzysiu, kiedy w brzydocie nauczysz się dostrzegać piękna, twój świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Wierz mi, Piotrze.
Nie będę używał słów, które są dosadne, dobitne. W ogóle nie wiedziałam, o co tej kobiecie chodzi. No tak, to dopiero można było zrozumieć po latach. Ale chcę ci zapytać coś o drugą rzecz, bo powiedziałeś przed chwilą bardzo ważną rzecz dotyczącą tego, że człowiek, zwłaszcza młody i chyba nawet zwłaszcza mężczyzna, ciężko mu jest bardzo uzmysłowić sobie, że będzie w przyszłości takie funkcje społeczne pełnił. Tak. Ja muszę ci powiedzieć, że też miałem w pewnym momencie w życiu taki moment, kiedy zobaczyłem, kiedy spojrzałem na swoją żonę i na dwie swoje dziewczyny, nasze dziewczyny i mając lat 25 uzmysłowiłem sobie, jak ja dam radę z tym wszystkim. To znaczy, jak ja będę w stanie całe to towarzystwo utrzymać, wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się wydarzy przez najbliższe, powiedzmy, ćwierć wieku. Dzisiaj wiem, że ten lęk dał mi siłę. Tak. Ale jak to było w twoim przypadku? Wiesz co, pewnie to, że obserwowałem innych. Wiedziałem, że osoby z niepełnosprawnością, chociaż byłem jeszcze dzieckiem, nastolatkiem, że próbują zakładać rodziny, że mają dzieci. Wtedy jeszcze nie było tylu samochodów, ile teraz jest. Gdzieś tam pojedyncze przypadki na jakiś tam, jak meteoryt albo jak kometa się zjawiali, ale wiem, że można. Wiesz, czego się najbardziej bałem? Bo oczywiście instynktów się nie da zatrzymać. To, jak czujemy na widok pięknej kobiety, reakcje naszego ciała. Bałem się nawet tych reakcji. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić, jak się zachować. To kobiety mi bardzo dużo pomogły, ale to może w innej części. Wiesz, czego się bałem? Jak będę chciał zostać ojcem. Czy coś się nie stanie z moim dzieckiem? Czy ja mam prawo począć to dziecko? Czy ono nie będzie obciążone? Chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, nie było takiej wiedzy dopiero, tym bardziej, że legendy na temat Hajnego Medina, na temat polio krążyły różne. Zresztą w tamtych czasach, no, jesteśmy niby w XXI wieku, ale jeszcze w wielu miejscowościach i środowiskach pokutuje coś takiego, że osoba niepełnosprawna jest taka, a nie inna. Nie będę używał słów, które były często kierowane pod naszym adresem. Tego się bałem. Ale wiesz co, tak jak mówię, życia, pędu życia, instynktu się nie da zatrzymać. Nie umiem ci powiedzieć jednoznacznie, kiedy to się zaczęło, jak to się stało. Cały czas będę powtarzał, wybaczcie mi, drodzy państwo, że uświadomiłem sobie dosyć wcześnie, że coś jest nam dane. Ja to tylko starałem się pielęgnować, rozwijać, nie pogrążać się. I może takie zdanie bardzo dosadne. Gdzieś mi to w snach zostało przekazane, że w naszym życiu jest ważny drugi człowiek. Cokolwiek umiemy, cokolwiek potrafimy, cokolwiek robimy, zawsze róbmy z intencją, w stosunku do drugiego człowieka, a nie przeciw drugiemu człowiekowi. I dosyć szybko starałem się zrozumieć te wszystkie zachowania dzieci, młodzieży, wioski i tak dalej. Krzysztof, wróćmy do festiwalu. Festiwal tegoroczny jest siłą rzeczy pandemiczny, powiedziałbym. Absolutnie. To jest tak, że zdjęliśmy maski tuż przed rozpoczęciem rozmowy. Podczas inauguracji mieliśmy zmierzone temperatury, ręce dezynfekujemy cały czas. No, nawet my tutaj siedzimy w pewnym odstępie i tak się dzieje. Na sali jest 25% widzów. Jak się czujesz w tej atmosferze? Bo to wciąż jest ten sam festiwal, ci sami ludzie, ta sama tematyka, chociaż hasło w tym roku inne. Znowu oglądamy filmy, znowu się emocjonujemy, ale jest coś innego. Nie uwierzysz, nagle ktoś mi tam szepnął na to moje prawe ucho. Jesteśmy w mroku, o takie będzie najprostsze słowo. Jesteśmy w roku, wszyscy błądzimy, wszyscy się boimy. Są ludzie, którzy strasznie się boją ciemności. Są tak zwani kierowcy, którzy nigdy nie wyjadą, kiedy jest zmrok, bo tak zwają kurzą ślepotę. Jesteśmy w mroku, ale ten festiwal, wyobraźcie sobie, zamknijcie teraz oczy, wyobraźcie sobie, że jesteście w Koszalinie, że gdzieś są filmy poruszające tematykę bardzo trudną, ludzi z niepełnosprawnością. Jeden drugiego pyta, jak sobie poradzić, gdzie jesteśmy, jak z tego wybrnąć. I wyobraźcie sobie, że jesteście w pięknym roku, las, szum i gdzieś w oddali widzimy światełko. Tym światełkiem jest właśnie Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. No to pięknie powiedziane, ale nawet na to światełko padł lekki cień, tak. Dlatego że jest nas mniej w tym roku. I to jest właściwie pytanie o to, jak się nasz świat zmienił, ale w tym wypadku, jak się twój świat zmienił. Wiem o tym, że pomiędzy marcem a lipcem tego roku mniej pracowałeś. W ogóle. Albo w ogóle właśnie. Na czym polega ta największa zmiana w twoim życiu?
dostrzec coś, czego nie dostrzegałem wcześniej. W tym szaleństwie, w tym pędzie, jaki żeśmy sobie narzucili koniec XX wieku, początek XX wieku, nasza demokracja, nasza wolność, gdzie nagle wszystko na wolno. Nie do końca. Ale to nie tylko nam, bo wiem, zobacz, cała wiem, Europa, cały świat. Cały świat. Wrócę do marca, do kwietnia, kiedy nagle dostrzegliśmy drugiego człowieka. Kiedy nagle dostrzegliśmy, że mamy żonę, mamy męża, mamy dzieci. Nie znaliśmy ich problemów. Dla wielu z nas te problemy ich przerosły. Ja, jak mnie znasz, Piotrze, to wiesz, że jestem wolnym człowiekiem, bo jestem po rozwodzie. Mam bardzo dobre relacje z moją córką, którą miałeś okazję poznać. Przesyła pozdrowienia. Niesamowita rzesza ludzi zaczęła do mnie pisać, dzwonić, radzić się, pytać się. Ale nie chcesz przez to powiedzieć, że sobie przypomnieliśmy o drugim człowieku. Przypomnieliśmy sobie. Znaczy wiesz, najczęściej przypominamy sobie, jak mówiłem, przyjaciół się poznaje w biedzie, a w tym czasie okazało się, że możemy na przykład do kogoś zadzwonić bezinteresownie, bo najczęściej przypominamy sobie o naszych znajomych, przyjaciołach, to najczęściej pytamy, w czym pomóc, albo jaki masz interes. I w tym czasie okazało się, że ludzie nagle, mimo tego, że zamknęli się w domach, to jednak te możliwości technologiczne nam dają, wiesz, komórka, internet, telefon, że nie tylko piszemy, ale chcemy porozmawiać. I ja powiem ci, że znaczy zawsze bardzo głęboko patrzyłem. I wiesz co, to też chcę wam powiedzieć. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Musi się wydarzyć coś, żeby się wydarzyło coś lepszego dla wielu. Nie dla wszystkich, bo wiemy, że bardzo dużo problemów psychicznych, psychiatrzy, psychologowie będą mieli strasznie dużo pracy, kiedy to szaleństwo się skończy. Ja zawsze mówię, dniem dzisiejszym zapracowuję na swoje jutro, a tym życiem, które mam, może na życie lepsze, jeżeli jest to następne. Jest coś okrutnego w pandemii również w tym zakresie, że niewykluczone, że pojawi się nowy rodzaj niepełnosprawności. To jest niepełnosprawność wynikająca z chorób płuc. Tak. Już dziś mówi się o tym, że będzie trzeba specjalne kliniki i rozbudowywać sanatoria, bo tak to może być. Tak. I chciałem Cię zapytać o tą integrację, bo to my mówimy ciągle o tym, o integrowaniu się i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy też wielokrotnie o tym, że nie wiadomo tak naprawdę, czy ta integracja jeszcze jest potrzebna, czy nie, czy to jest bardziej bycie w pewnej wspólnocie. Czy coś się w Tobie w związku z tym zmieniło, w tym spojrzeniu na tak zwaną integrację? Absolutnie tak. Zresztą znasz mnie od tylu lat i wiesz, że ja nie lubiłem tego słowa. Bo wiem, że wszelkiego rodzaju projekty po 90 roku, jak nie było tego słowa integracji, nie było możliwości. Tak, bo nagle to się stało sztuczne, prawda? Sztuczne, absolutnie. Ja, wiesz, używałem kiedyś innego określenia, teraz mam nadzieję, że to zwierzę mi wybaczy. Mówię, jestem zmęczony już udowadnia, że nie jestem wielbłądem. Ja tylko inaczej chodzę, inaczej rozumiem ten świat, jak niepełnosprawności intelektualne. Ale znamy, to są cudowni, wspaniali ludzie, ogromnej wrażliwości. To my od nich się możemy nauczyć tej szczerości, której my nie mamy, bo my mamy już sztuczność w sobie. To jest kupowanie takie, wiesz, nie mam ręki, nie mam nogi, nie słyszę, nie widzę, ale jestem człowiekiem, który mało tego, potrafię może głębiej nawet postrzegać inne rzeczy, inne wartości. Żyjemy w świecie materialnym, którym się otaczamy, a właściwie każdego dnia słyszymy, czytamy, widzimy. Ten świat materialny, nawet bardzo lukratywny, złoty, jutro może nie mieć żadnego znaczenia. I tego nas właśnie pandemia nauczyła, tak, że tak może być. Ale jacy się obudzimy, bo prędzej czy później dojdzie do tego, że jednak to się stanie historią dramatyczną. Dramatyczną. Bo myślę sobie, że... Cena będzie okrutna. Cena będzie okrutna, ale też chyba nie dostrzegamy do końca jeszcze rozmiarów tej pandemii. Nie. To znaczy, to trochę tak jak z wojną, kiedy jej bilans poznaje się dopiero po kilku latach, kiedy tak, już wszyscy, tak. wszyscy na swoje miejsca wrócą, tak. to wtedy... Tak samo w tym przypadku. Ale powiedz mi, na ile nas to zmieni? Czy w ogóle nas to zmieni? Życzyłbym sobie. No bo zobacz, jak jest. Skończyła się ta pierwsza tak zwana fala, tak? Czyli to był, powiedzmy, okres czerwca, lipca. I nagle wszyscy zapragnęliśmy tej samej wolności, która była wcześniej. Czyli plaże, wesela, spotkania i tak dalej. A potem znowu. Problem jest jeden. Wiadomo, że nasze życie jest sinusoidą. Ja czasami nazywam wahadłem. Byłem przerażony tym, co w ciągu kilku dni ostatnich doświadczamy, chociaż wiem, że to, wiedziałem, że to nadejdzie. Zresztą pisałem o tym nawet. Skala, forma przeraziła mnie. Ale wytłumaczyłem to, na czym polega. Kim my jesteśmy w współczesnym świecie? Za bardzo... Piotrze, znasz mnie, też znasz te słowa, kiedy powiedziałem i tutaj, i u Ani Dymnej w Krakowie, i w wielu, wielu innych miejscach.
To, co mnie najbardziej przeraża po XX wieku, a nawet już koniec XX wieku, że w współczesnym świecie coraz jest mniej człowieka w człowieku. Ta gonitwa, sukces, samochód, dom, lift. Przecież znamy ludzi, no byli naszymi przyjaciółmi, bratem, siostrą, kolegą, koleżanką. Ledwo się podeszwami oderwał od tego codziennego, szarego życia i nagle jest innym człowiekiem. Ja nauczyłem się jednej rzeczy. Chociaż powiedziałem też to. Cena będzie okrutna. Musimy zapłacić cenę. Dlaczego ludzie po tych wszystkich kataklizmach, wojnach, powstaniach tak bardzo się jednoczyli? Dlaczego my Polacy potrafimy się jednoczyć, chociażby Jurek Owsiak, chociaż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Dlaczego teraz, kiedy ta czara goryczy, że to zdarzenie, które się zdarzyło kilka dni temu, które jesteśmy zbulwersowani, jesteśmy szokowani, a jednocześnie jedni są szokowani, drudzy są dumni, że ludzie tak zareagowali. Ludzie potrzebują, no użyję tego słowa, solidarności, bo ona jest bardzo potrzebna. Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie. Nigdy bym nie był w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie było takich ludzi jak ty, gdyby Basia nie otaczała się takimi ludźmi jak ty, gdyby człowiek, który podejmuje decyzję wpłaty takiej czy innej kwoty, ty, to jest super impreza. Ludzie potrzebują nie tylko silnej ręki, wzorców, autorytetów. W współczesnym świecie człowiek jest coraz bardziej zagubiony, chociaż zobacz, mogę wszystko przeczytać w internecie, w komórce, a mimo wszystko mam tyle pytań. Współczesny człowiek ma więcej pytań niż odpowiedzi. I to jest najbardziej przerażające. Zobacz, my każdego dnia się budzimy i nie wiemy, co za kilka godzin usłyszymy. Czy będziemy lepsi? Chciałbym. Ale to się stało teraz, bo jeszcze jakiś czas temu mogliśmy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, co się wydarzy pojutrze, za tydzień. Tak, to prawda. Ludzie planowali urlopy za 2 lata. Teraz się wszystko zmieniło. Czy ciebie wewnętrznie ta sytuacja coś nauczyła? Tak. Znaczy wiesz, zawsze byłem pokorny, chociaż wiesz, ci, którzy mnie obserwują, ci, którzy mnie znają, nawet formę mówienia, jaką mam, mój ten to jest pewny, ten to jest zadufany, ten to idzie po bandzie jak Michał Olszański. Michał, pozdrawiamy cię, jeżeli będziesz miał okazję to obejrzeć. Ale później powiedział, Krzysiek, w współczesnym świecie tak potrzeba. I nie uwierzysz, ile ludzi, może inaczej, bo niektórzy pytają mnie, Krzysiek, daj mi receptę. Ja mówię, nie, na to nie ma recepty. Na to, tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest ciężka, ciężka, ciężka praca. I od strony fizycznej, i psychicznej, i przede wszystkim pamiętaj, jak się zderzam z ludźmi, patrząc na was, przecież każdy z was ma swoją historię. Dzisiaj wyglądasz tak, jutro wyglądasz inaczej. Nie pytam się, jakie masz problemy w domu, jakie masz problemy w pracy. I nagle widzę przerażenie na twojej twarzy. Pytam się, oczywiście nie mówię o tobie, ale o tym drugim człowieku, Kowalskim, Nowaku. Krzysiek, ja nie wiem, czy jutro będę pracował. Dzisiaj czytam, czekając na ciebie. PKO szuka oszczędności, zwalniając 1000 ludzi. Jedno zdanie. Oszczędności, ileś milionów i 1000 dramatów. Kilkanaście tysięcy dramatów, bo ten, który został zwolniony, ma żonę, męża, ma ojca, matkę, ma chore dziecko, ale o tym się już nie mówi. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, co było. To znaczy, powiedz mi, jakie były te edycje, na które przyjeżdżałeś? Bo to były spotkania z uczniami, to były spotkania z osobami, które wymagały takiego wsparcia, pomocy. Organizowaliście przecież fantastyczne, nie wiem, zawody, można powiedzieć sportowe, czy jakieś takie o charakterze sprawnościowym. Powiedz, jak to było, powspominajmy. O Jezu, jak pięknie, jak pięknie jest powspominać. Ja zawsze mówię, że życie każdego człowieka składa się z chwil i wspomnień. I zróbmy wszystko, żeby tych chwil miłych, cudownych, wspomnień było jak najwięcej. Powiem ci, że kiedy poznaję takie osoby jak Basia, bo oczywiście Basia jest tym liderem, jest tym kapitanem, jest taką, tak, masz rację, jest taką osobą, którą my, Polacy, potrzebujemy. W każdym mieście, w każdym samorządzie, w każdym środowisku. Lider. I nagle dostrzegłem, statek popłynie z najlepszym kapitanem pod jednym warunkiem. Z najlepszym statkiem pod jednym warunkiem, że ma dobrą załogę. Bo teraz liderów mamy paru, ale z tymi doborem tych załog jest wielki problem. I Basi to się udało. I kiedy nagle poznała takiego człowieka jak ja, mówi, Krzysiek, to nie może być tylko film. Ja chcę poznać takich ludzi jak ty. A ja mówię, Basiu, nie ma problemu. Zawsze jej tam jakieś sylwetki przesyłałem, kilka historii. Nie, no nie możemy być tylko tutaj. Musimy wyjść do szkół. Ludzie was muszą poznać. Przecież tam też są młodzi ludzie, którzy mają problemy. Gdzie przecież pamiętasz, były osoby, które, no tak jak ja w mojej sytuacji, no miałem cudowną żonę nagle, no zdarzają się takie rzeczy, że coś nie wychodzi,
jest cudowne dziecko i nagle zostaje bez rodziców. No jest mama, jest tata i ona mówi, tam takie osoby są w szkołach. Czasami ludzie o tym nie wiedzą. Też są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, po których nie widać, a one są w tych szkołach. To był tak, można powiedzieć, wartość dodana do tego festiwalu. Cudowna, fantastyczna no wartość tak, dodana. Tak, jak ty przywoziłeś fantastycznych ludzi. Tak. Bo my tacy jesteśmy. Ja pamiętam, że przywoziłeś nowe osoby bardzo często. Każdego roku. Tak. I to, wiesz, to troszkę tak jak wycieczka, która, na którą czekają tubylcy. Tak. Nagle z autokaru wychodzą postaci nowe tak, i ty sobie zdajesz sprawę, że każdy z nich to jest inna historia, inne przeżycie i to są osoby rekomendowane przez ciebie. A potem trafiliście do szkół, do różnych ośrodków i co tam się działo? Jak byś nazwał ten rodzaj reakcji albo interakcji? Nieprawdopodobny. Powiem ci, że nieprawdopodobny. Oczywiście każda szkoła jest inna i to, co może dziwnie zabrzmi, ale chciałbym, żeby to szczególnie dało rodzicom do myślenia i młodym ludziom, którzy są tak zwanych, no, złe słowo, Piotrze, pomóż mi, tak zwanych lepszych, tych bogatszych domów. Bo byliśmy raz tylko w takiej szkole i pierwszy i ostatni. Gdzie najlepiej nas młodzież odbierała? W szkołach zawodowych, wielozawodowych. Niektóre szkoły sobie nie wyobrażały spotkania z nami, że już nas nie będzie. Wiele z tych osób oczywiście nie potrafiło jakby zadać pytania, bo kiedy pojawiły się komórki, SMS-y, to problemy rozmowy, interakcji, SMS-y były, wiesz, dużym problemem. Ale co się okazało? Że jak wychodziliśmy, to nie mogliśmy... No, bo ciągle ktoś miał jakieś pytania. W cztery oczy. Tak, ale to jest ciekawe, przerwę ci, zapamiętajmy ten przecinek, bo ja wielokrotnie stojąc gdzieś z tyłu z kolegami, którzy w tej chwili nas pokazują, widziałem dzieciaki siedzące w ostatnich rzędach i nie grające, nie siedzące w komórkach. To znaczy najpierw było to powitanie i takie, wiesz, no takie siłą rzeczy troszkę lekceważenie, o kolejni goście. I kiedy schodziliście do poziomu problemu jednego człowieka, nagle wszyscy chowali komórki, bo okazywało się, że się dzieje coś ważnego w ich życiu. Znaczy to, co nauczyciele, bo wiesz, ja, do, zobacz, mam ciarki, bo wielu z tych uczniów, uczennic nawiązało z nami kontakt, ja do tej pory z wieloma z nich kontakt mam, niektórzy założyli rodziny, mają dzieci, no zobacz, znowu cały czas. To jest nie do opisania, drodzy Państwo, to tak jak Ty obserwowałeś i nasi koledzy operatorzy, to jest nie do opisania. To, co nauczyciele mówili, proszę Panią, jeszcze nigdy, zobacz, jeszcze nigdy tak nas, jeszcze nikt nie słuchał. Bo wiesz, również... Na co ja zwracam uwagę i na co mi zależało tutaj. Tak samo teraz ten rok był bardzo trudny, bo i temat jest trudny, chociaż poruszymy temat kultury. Chciałem, żeby osoba niepełnosprawna, mówiąc o sobie, mówiła o nas. Bo ja mówiąc o Głąbowiczu, kiedyś o Głąbie, tak się nazywałem, mówię o problemie tysięcy, dziesiątków tysięcy ludzi, którzy teraz nas gdzieś słuchają, oglądają, którzy nie mieli odwagi powiedzieć, napisać, to było nieprawdopodobne. Nie uwierzysz, moi koledzy, koleżanki, Krzysiek, czy ja będę mógł w tym roku? Czy na... Ja mówię, nie, bo ja starałem się co roku kogoś nowego, z nowym tematem, z nowym problemem. A spotkania w szkołach, to po prostu niektórzy się nie mogli doczekać, nauczyciele. Ale to, co żeśmy zrobili wyjątkowego na skalę kraju i odwaga pani dyrektor w zakładzie karnym, pani Wiesiu pozdrawiamy, i jej pracowników, i ta wartość dodana. Najpierw były to spotkania, później mały festiwal w zakładzie karnym. W tym roku oczywiście nie może być ani tu, ani tam. Ale okazało się, że mam kontakt z osadzonymi, którzy wyszli. Ale powiedzmy też, a którzy wyszli. Którzy wyszli. Ale powiedzmy też, że od wielu lat byli wolontariuszami. Tak. Właściwie od wielu lat, masz rację. Tutaj byli, pomagali, nawiązywali z nami kontakt. Mieszkają za granicą, ja mam z nimi kontakt, nie uwierzysz. A mało tego, to przez kontakt z zakładami karnymi, bo nie tylko oczywiście w Koszalinie, również z innymi zakładami karnymi, dostrzegłem jednego człowieka, któremu dwa lata pomogłem wyjść, skrócić wyrok. Teraz jest wybitnym sportowcem naszym. Trzeba tylko podać rękę. To jest wartość dodana tego festiwalu. Przecież wiesz, później miasteczko festiwalowe, spotkanie w tych namiocie, ludzie, pytania. Ja powiem ci jedno, to jest taka może ewangeliczne określenie. Warto zasiewać te ziarna. Nawet jeżeli to jedno, dwa ziarenka, ale to jest reakcja łańcuchowa. To idzie. Tak jak mówisz, ty mnie znasz tyle lat i właściwie niektórzy ja mówią, no kurde, z Pana emanuje taka energia. A ja mówię pod jednym warunkiem. Trzeba kochać życie, trzeba kochać ludzi. I nawet kiedy ktoś ci sprawia przykrość,
to ja już, wiesz, teraz potrafię dostrzec, że to z czegoś wynika. Dom, wychowanie, rodzina, sytuacja. Tak jak teraz, jeszcze raz to powtórzę, bo to może jest bardzo ważne, bo wiem, że wielu ludziom pomogłem, kiedy ta agresja nagle, kiedy ludzie wyszli na ulicę, kiedy te słowa, które są niecenzurowalne, nagle pojawiły się wiesz, w naszej rzeczywistości. Ja mówię, te wszystkie frustracje, które są w domu, w pracy, ta niepewność, nagle mogłem wyjść na ulicę na zasadzie, jak kiedyś się czytałem, hura, to teraz mogę użyć innego określenia i to nam pomaga. Wyrzucamy to z siebie. Przyszła refleksja, zobacz, po 2-3 dniach już innych słów się używa, innych określeń, już nie maluje się tych różnych bohomazów na różnych budynkach. Rzeczy stały się konstruktywne. Tak. Ale a propos tej konstruktywności, myślisz, że jest szansa albo prosta recepta na to, żeby poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością? Nie ma. Systemowo? Też nie. My musimy się zmienić. My niepełnosprawni musimy inaczej postrzegać swój świat. Ale to jesteś wobec tego w tej mniejszości, która tak, tak mówi. Tak, absolutnie tak. Ja mam tego świadomość. Mhm. I dlatego ja w naszym środowisku miałem tyle wrogów. Ale na czym by to mogło polegać, taka zmiana? Wskazywać drogę. Moja mama powtarzała mi jedną rzecz. Trzeba powtarzać to jak mantrę. Ja mówię to dosadnie, teraz zobacz, mam bardzo poważną twarz. Nikt za ciebie życia nie przeżyje. No tak, ale niepełnosprawni mówią i być może nie bez, tak, nie bez racji, że chcą pomocy. I tej pomocy jest mało, tak mówią. Oczywiście są pewnie postawy też roszczeniowe, ale jednak, no wiesz, sam doskonale wiesz, że tak zwana walka z trzema schodami zajęła nam 20 lat, ponad 20 lat i gdyby nie PFRON, to pewnie nic by nie było z tego. Zmieniliśmy się? No właśnie. Tylko czy aż schody 20 zostały lat. Zmienione. Tylko czy aż 20 lat. Powiem coś, co Państwa szokuje. Pewnie wrogów mi wielu przybędzie. Wierzę, miałem wiele spotkań. Tu, w całej Polsce, z rodzicami. Szczególnie, kiedy powstały szkoły i klasy integracyjne, kiedy nagle dyrektorzy do mnie, Krzysiek, przyjedź, ratuj. Pretensje, żale rodziców, wymogi. Właściwie po jednym spotkaniu już się coś zmieniało. Spojrzę teraz w wasze oczy i powiem coś takiego, jak mówiłem do rodziców w wielu szkołach i na wielu spotkaniach. Wiecie, dlaczego jestem w tym miejscu, a nie w innym? Bo moja matka z tytułu mojej niepełnosprawności nie dostawała złotówki. Uczyła mnie jednej rzeczy. Krzysiek, nikt za ciebie życia nie przeżyje. Ktoś może cię raz nakarmić, drugi raz. Raz ci może podać rękę, drugi raz. Nikt za ciebie życia nie przeżyje. Co robiła? Używała słów, które są do tej pory w mojej głowie. Spróbuj, staraj się. Każdy z was, każdy z nas ma coś drugiemu człowiekowi do zaoferowania. Nie uwierzysz, Piotrze. Kiedy spotykałem się z niepełnosprawnymi, opowiadałem im takie trzy słowa. Magiczne trzy słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Nie mówię do matki, podaj mi. Należy mi się. Nie. Mamusiu, jak będziesz miała chwilę, czy mogłabyś mi pomóc zrobić? Nie. Mama mówi, spróbuj. Ja się tego nauczyłem w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Niemczech, kiedy w latach 80. wyjeżdżałem. Jak to? Jak to oni nie pomagają temu niepełnosprawnemu? Z wózkiem, wybaczcie za określenie, po maratonach czasami, no nie użyję tego słowa, ale domyślacie się, wypróżniamy się ze wszystkich otworów, jakie są możliwe. Zawożą go do łazienki, zostawiłem go na pół godziny. On se musi poradzić. No tak, ale to jest jak ta słynna szkoła skandynawska, która mówi nie przegrzewać dziecka. Słynne, załóż drugi sweterek, przeziębisz się, a jest jesień, jest 17 stopni. Tam dzieci w krótkich koszulkach wychodzą, bo tak. Mają się hartować. Mają. Temperatura ma być taka, zobacz. Jaka jest na zewnątrz. Tak. Ale jeszcze wracając do tego systemu. Dużo o tym mówiliśmy swego czasu, teraz jakby troszkę mniej. Powiedz mi, czy ten system zmienia się? System opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Nie zmienia się. Niestety nie idzie to w złym kierunku. A czy powiem kolejne zdanie? Może go dwa razy powtórzę, a może Państwo zapamiętają. Pamiętasz te słowa, bo też je powiedziałem. Zróbmy wszystko. Zróbmy wszystko. Zacznę od tych na górze, czyli rządzących. Zróbmy wszystko jako społeczeństwo. Zróbmy wszystko wy jako dziennikarze. I zróbmy wszystko my, jako my, osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością. Nauczmy się żyć z niepełnosprawnością, a nie z niepełnosprawności. Nauczono nas żyć niestety po 90 roku z niepełnosprawności. A jak odpowiadają ludzie z niepełnosprawnością na tą twoją filozofię życia? Oczywiście są oburzeni. Ale udaje ci się przekonać, tak, przełamać? Nielicznych.
Dlatego ich zapraszam do Ani Dymnej, zapraszam do Koszalina, zapraszam na inne spotkania. Ci, którzy wzięli życie we własne ręce. Ci, którzy są naprawdę ciężko poszkodowani. Pamiętasz osoby, które właściwie według lekarzy powinny nie żyć. Już nie będę mówił o Angelice, która wzięła życie we własne ręce. Bo ja mogę iść przez całe życie z odpadną ręką, bo mi się należy. Bo to bardzo trudne, żeby... A co pan może wiedzieć o moich problemach? Tak, żeby te ręce z kieszeni wyjąć po coś innego, prawda? Ale jeszcze cię chciałem zapytać o to, jak festiwal jest odbierany w Polsce, bo to jest tak, mówię o tych wycieczkach, wiesz, które tu przyjeżdżają, w cudzysłowie oczywiście, czyli przyjeżdżasz ze swoimi gośćmi, my na placu przed Koszyńską Biblioteką Publiczną i Centrum Festiwalowym witamy, tak, mówiąc też w cudzysłowie, natomiast poznajemy ich historię, zaprzyjaźniamy się, ale wy stąd jednak wyjeżdżacie, tak. Ty do Bydgoszczy, ludzie do Łodzi, Wrocławia, Warszawy. Powiedz mi, jaki jest odbiór tego festiwalu? Próbuję dojść do tego, jakie on ma znaczenie w środowisku osób z niepełnosprawnością w Polsce. Jednym prostym zdaniem. Jakie ma znaczenie? Że od kilku lat mamy małe festiwale w całej Polsce. To jest to ziarno, które my, którzy... W tym roku chyba 50, tak, o ile się nie mylę. Mimo wszystko. Wciąż rośnie. Mimo wszystko. Ludzie tego potrzebują, ludzie chłoną. My chcemy pokazywać, że jesteśmy dla was. Dla was. Dla was jesteśmy partnerami. Współczesna technologia, współczesna medycyna, a nie tylko, to jest przede wszystkim technologia. Ja mogę się nie wyrażać, ale mogę mieć umysł Stephena Hawkinga. Tak, ale tu pamiętam, wiesz, robiliśmy w 2013 roku taki materiał dokumentalny, zaprosiliśmy kilkanaście osób. Akurat to był rok, kiedy były postaci o bardzo dużym zróżnicowaniu, tak, niepełnosprawności. Tak. Od takich, które jeździły na wózku, nie ruszając, tak, się, tak, poza głową, tak, aż po osoby, które, no powiedzmy, jakby dotknęły tej, tak, niepełnosprawności. I każdy z nich mówił rzeczy fenomenalne. Myśmy nie wiedzieli, jak wybrać do tego materiału z tego, co oni mówią. No, dam przykład Janusza Świtaja. Janek, pozdrawiam cię serdecznie. Człowiek, który oszukuje śmierć już od 25 lat, chyba jest to jedyny człowiek, który tak długo żyje z respiratorem na świecie, który nagle odkrył 2 lata temu, on niczym nie rusza. On tylko powiekami. Odkrył pasję fotografii. Pamiętam, jak mi przysyłał to urządzenie, które ma zamontowane na tym specjalistycznym wózku. Czego ten facet dokonuje? Zobacz, ja nie wiem, albo jestem za stary, albo jestem za wrażliwy, ciągle mam ciary. Takich osób jest mnóstwo. Janusz Świta jest tego przykładem. On bez drugiego człowieka nie zrobi nic. Pamiętamy 2010 rok, to chyba było, jak dobrze pamiętam, głośny przypadek, pewnie pamiętasz, poprosił prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego o eutanazję. Jaka burza! Ale też zwrócił uwagę i zrobił więcej dla niepełnosprawności, tak, w Polsce w ogóle niż, tak, niejedna osoba, która buduje systemy. Tak, tak, to prawda. To ale prawda. Jeszcze cię zapytam o ten odbiór festiwalu. Co mówią ludzie, którzy stąd wyjeżdżają? Znaczy, jaki jest ten... Czy w przyszłym roku ich zaproszę? Główne pytanie. Rozumiem. Główne pytanie. Mało tego. No dam przykład znowu Angeliki. I takich Angelik tutaj było mnóstwo. Ubolewamy, że jej nie ma w tym roku. Maciej Sochal. Maciej, pozdrawiamy cię. Cudowny człowiek. Muszę to opowiedzieć. Zobacz, znowu. Historia. Zabierałem go do szkół, bo zabierałem tych naszych gości. Wiem, Jurek, który tutaj pracuje, jego ojciec. Nie miałem go oczywiście w planach, bo miałem tych moich gości. Czy mógłbyś wziąć Macieja? Przez 3 lata siedział, słuchał. Nasz medalista paralimpijski, rekordzista świata, rekordzista Europy, świata i tak dalej, złoty medalista Igrzysk Paralimpijskich. Przyjeżdżał. Historia Macieja jest nie na jedną książkę, na jeden film. Determinacji, walki jego rodziców. To jest właśnie materiał na film. No właśnie. Tak. Co można? Bo mogli go przekreślić. Tak jak wielu rodziców. Albo pozbywa się, albo gdzieś zostawia. I Maciej Sochal, słuchaj, nie pamiętam, czy to było 2 lata, czy 3 lata, ale pewnie pamiętasz to zdarzenie, kiedy nagle w szkole zaczął mówić. I później to wystąpienie w tym miasteczku. Jego siostra się popłakała, jego matka się popłakała. Pamiętasz? Pamiętam. To było coś niebywałego. I nikt nie zwrócił uwagi, że ma problemy z artykulacją, ale to, co przekazał. I to jest najważniejsze w tym festiwalu. Krzysztof, będziemy kończyć naszą rozmowę, ale chciałem zapytać, czy przyjdziesz za rok? Będziesz się wahał? W żadnym wypadku. Teraz też, wiesz, ja mam świadomość tego, że dałem przykład innym. Moi przyjaciele, moi znajomi, nie będę wymieniał z nazwisk tych, którzy mieli przyjechać, którzy byli na tak. Jak tam na górze nikt nie podejmie innej decyzji, jestem na 100%.
Proszę Państwa, Krzysztof Głąbowicz, sportowiec, komentator sportowy, dziennikarz, ambasador festiwalu, był moim i Państwa gościem. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu również. Mam nadzieję, że za rok będziemy rozmawiali już troszkę w innej atmosferze. Choć, tego sobie życzę. Chociaż ta jesień jest tak piękna, że aż żal przenosić festiwal na inny termin. To prawda. Bardzo Ci dziękuję. Po raz pierwszy. Dziękuję bardzo.